Witam Państwa serdecznie na kolejnej rozmowie z panem Igorem Witkowskim. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o zakazanej archeologii. Jest to bardzo szeroki temat i bardzo ciekawy. Mianowicie ja zajmowałem się troszkę tą sprawą i muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz. W miarę badania przykładów tego rodzaju wiedzy starożytnej, która dzisiaj wymyka się współczesnym naukowcom, ja wykształciłem sobie, jakby zobaczyłem to troszkę inaczej niż na ogół to jest widziane. Mianowicie no, podejrzewam, że wielu ludziom to się wydaje, że tak sobie oni wyobrażają, że ktoś czegoś zakazuje, prawda? Że ktoś coś ukrywa, przysypuje, nie wiem, wykopaliskach archeologicznych. Natomiast to, jak ja zacząłem to widzieć, jak sam zacząłem badać tego rodzaju sprawy, to pokazało coś troszeczkę innego. Mianowicie ja zbyt wieloma takimi tematami się nie zajmowałem, ale zajmowałem się, to znaczy osobiście badałem, chyba największą tajemnicę tego rodzaju archeologiczną. To są ruiny Pumapunku w Boliwii. Sprawa jest mało znana. Mało było na przykład jakichś książek, jedna moja była, ale poza tym ja sobie nie przypominam żadnej publikacji czy żadnego jakiegoś sensownego programu dokumentalnego, który by ten temat w ogóle pokazywał. Był kiedyś program taki History Channel amerykańskiego, ale oni nie byli w stanie w ogóle tam postawić jakiegoś sensownego pytania odnośnie tego, na czym ta tajemnica miałaby polegać. Więc jest to temat słabo rozumiany. I to już samo to pokazuje, że problem zakazanej archeologii jest czymś innym niż na ogół ludziom się wydaje. To znaczy nie tyle, że jest to zakazywane, tylko tyle, że ludzie, a zwłaszcza naukowcy, nie są w stanie dostrzec tego, co tu jest naprawdę ciekawe. To znaczy w Pumapunku mamy do czynienia z blokami skalnymi, z bardzo twardego kamienia, które są obrobione w taki sposób, to są bardzo skomplikowane profile wchodzące na przykład wewnątrz kamienia, wewnątrz bloku, o bardzo skomplikowanych kształtach, wielokątnych, bardzo precyzyjnie wykonanych, to znaczy tam, gdzie nie ma jakichś uszkodzeń poważnych, to jest precyzja rzędu 1,1 mm, to jest grubość kartki papieru. I w momencie, kiedy to są jakieś kształty wchodzące wewnątrz kamienia, no to problem pojawia się taki, że tego by się nie dało zrobić dzisiaj. Nie ma takich narzędzi, no poza jakimś odlaniem, aczkolwiek tutaj okazało się w wyniku badań, że nie mogło to być odlewane. Więc mamy do czynienia z olbrzymią precyzją i z taką technologią obróbki, której my nie rozumiemy dzisiaj. Przy czym nawet nie wiemy dokładnie, z jakiego to jest okresu całe te ruiny, bo można, nie ma jakichś jednoznacznych datowań samych tych kamieni. Są tylko datowania przedmiotów znalezionych w okolicy, jakiejś materii organicznej. Natomiast same te kamienie nie bardzo wiadomo, z jakiego czasu one są. I tu jest problem taki, że no, jakby na to nie patrzeć, mamy do czynienia z dowodem istnienia w zamierzchłej przeszłości Ziemi cywilizacji technicznej. No bo to na pewno nie są rzeczy, które można dłubać jakimś rylcem albo szlifować na oko, bo to jest naprawdę precyzja miejscami taka wręcz optyczna. To znaczy, jak są płaskie powierzchnie, powiedzmy, no to widać, że to jest płaskie jak lustro albo bardziej. To jest niewiarygodne po prostu to, co tam jest. I zupełnie nie pasuje do całego kontekstu tej cywilizacji ówczesnej, jaką my znamy, w sensie istniejącej, powiedzmy, na przykład w pierwszych wiekach naszej ery na terenie Andów. To mamy do czynienia z dwoma różnymi rzeczywistościami. Tak jakbyśmy zderzyli ze sobą wytwory cywilizacji wręcz kosmicznej z jakąś prehistorią, prawda? I to jest o tyle ciekawe, że przykładowo polska grupa archeologów pracowała w Pumapunku w ostatnich latach, nie wiem czy nadal pracuje. Ja rozmawiałem z szefem tej grupy i on w ogóle nie był w stanie sobie, nie postawił sobie na przykład pytania w ogóle, z czym on ma do czynienia, co to jest, jak to było robione, skąd się wzięło. On tego nie wie i go to w ogóle nie interesowało. I tu jest właśnie problem tej zakazanej archeologii, że to nie jest tak, jak to się wielu ludziom wydaje,
Oczywiście byłoby to znacznie prostszym wytłumaczeniem, ale to nie jest tak, że ktoś tutaj coś zamyka na kłódkę. Problem jest taki, że w naszej wiedzy o dalekiej przeszłości Ziemi mamy do czynienia z rzeczami niewytłumaczalnymi, jakby na to nie patrzeć, niewytłumaczalnymi. Jeśli jakiemuś archeologowi się wydaje, że on to rozumie i że to można zrobić, to należałoby go przykuć łańcuchami do jakiegoś pierwszego, lepszego broku o masie 10 ton i niech on zrobi coś takiego, takie właśnie jak tam widać w Pumapunku. On będzie 50 lat nad tym siedział, nie zrobi tego po prostu, bo to jest niemożliwe. I to jest coś takiego, co świadczy o tym, że nasze rozumienie historii ludzkości jest w dużej części błędne. Im bardziej się wręcz cofamy w przeszłość, tym częściej mamy do czynienia z takimi rzeczami. I to nie jest jedyny przykład, dlatego że inna sprawa to jest taka, że no na przykład w Andach, w powiązaniu z tym Pumapunku chociażby, znaleziono mumie białych ludzi, bardzo wysokich. I pojawia się innym takim właśnie wątkiem, jest motyw jakiejś rasy czy gatunku ludzi w ogóle, który żył na Ziemi w zamierzchłej przeszłości. Z tym samym mamy do czynienia w przypadku ruin na Pacyfiku, które się nazywają Nan Madol. Z tym samym mamy do czynienia z białymi mumiami z kotliny Tarim w Chinach. To są rzeczy wywracające nasze rozumienie prehistorii, historii ludzkości do góry nogami totalnie, dlatego że 5000, 4000 lat temu, tak jak w przypadku Chin, mieliśmy tam do czynienia z cywilizacją stworzoną przez ludzi, o których nic nie wiemy, którzy się w ogóle genetycznie troszkę różnili od nas. Oni mieli sekwencję DNA inną niż w przypadku nas, powiedzmy, której normalnie ludzie w tej chwili nie mają. To znaczy, no, pomijając jakieś pozostałości, jakieś śladowe ilości tego, powiedzmy, ślady tego rodzaju genomów w obecnej populacji, ale generalnie oni się troszkę różnili. I przede wszystkim to byli ludzie bardzo wysocy. Oni mieli wzrost na poziomie 2 metrów. Bywały przypadki, że odkrywano szkielety o wysokości 2,3 metra. I ja się nie opieram tutaj na jakichś doniesieniach z internetu, tylko normalnie na informacjach ze źródeł naukowych, archeologicznych. I to jest o tyle ciekawe, że to też nie jest coś, co jest jakby zamykane na kłódkę. Po prostu nauka tego rodzaju rzeczy nie jest w stanie zobaczyć, bo każdy, kto by się tym zajął, by się ośmieszył. Tak działa nasza cywilizacja niestety. A to jest rzecz, która w zasadzie jest najciekawszą tajemnicą dotyczącą korzeni ludzkości, jaką sobie w ogóle można wyobrazić. Tego rodzaju przykłady. Ja podałem 2 przykłady, ale takich przykładów jest więcej. No właśnie, nasuwa się tutaj stwierdzenie, że im bardziej fakty nie są zgodne z nauką, tym gorzej dla faktów, tak? No przecież to jest niemożliwe, że istnieją artefakty, które istnieją, są fizyczne, są namacalne, a nikt nie zastanowi się nad tym, jak to zostało stworzone, tak? Jak to zostało zrobione. Przecież my płacimy na naukę podatki, tak? Ktoś za to bierze pieniądze, a nie stawiają sobie nawet takich kwestii. Jak ja rozmawiałem z naszym profesorem, tym, który prowadził badania wykopaliska w Pumapunku, to ja odniosłem wrażenie, że ja mam do czynienia z humanistą, który po prostu sobie, który w ogóle tej techniki nie rozumie, a jednak się techniką zajmuje w jakimś sensie, prawda? Jak ma do czynienia z jakimiś tego rodzaju wytworami, no to jest jakiś wytwór techniczny jednak. On w ogóle tego nie rozumiał i być może to częściowo z tego wynika, ale przede wszystkim wydaje mi się, że wynika to z presji na naukowców, żeby tego rodzaju fundamentalnych pytań sobie nie zadawali. Jest to w ogóle, jest to fenomen, ja podejrzewam, że jeśli ktoś nas obserwuje gdzieś tam bardzo z wysoka, z daleka i przygląda się ziemskiej cywilizacji, to w zasadzie każdy rozsądnie myślący człowiek zada sobie pytanie, jak to jest, że ona w ogóle jeszcze istnieje, jeśli jest oparta na takich podstawach. No ale niestety, no jest oparta. I kolejny przykład tego rodzaju to odkrycie, to jest kolejna rzecz niepodważalna. No bo tak jak w przypadku tych mumii czy tego Pumapunku, no tego nie można zakwestionować, bo to jest, każdy może pójść zobaczyć. Tak. I to nie są jakieś wymysły, prawda? A pomimo tego jest to zupełnie poza horyzontem współczesnej naszego świata w ogóle. Ale kolejny taki przykład, już krótko powiem, to jest to, że
pismo, jakie odkryto na Wyspie Wielkanocnej, czyli pismo Rongo Rongo, okazało się być dosłownie lustrzanym odbiciem, to znaczy no, w dosłownym rozumieniu pisma, które istniało w cywilizacji Doliny Indusu na terenie dzisiejszego Pakistanu jakieś powiedzmy 4-5 tysięcy lat temu. I to jest coś, co sugeruje, że w tak dawnych czasach ludzkość albo pewne cywilizacje były w stanie realizować przedsięwzięcia globalne w zasadzie. Dlatego, że tu jest ciekawostką w ogóle to, że główne miasto tej cywilizacji Doliny Indusu w stosunku do Wyspy Wielkanocnej jest dokładnie po przeciwległej stronie globu. I to jest coś, co to tak jakby, ja napisałem w jednej z książek, że to jest tak jakbyśmy, znając powiedzmy Wielką Piramidę w Gizie, odkryli na przeciwległym końcu Ziemi lustrzane odbicie tej samej piramidy. To jest coś takiego. To jest po prostu coś tak mocno wywracającego nasze rozumienie historii ludzkości do góry nogami, że jest aż tak bardzo, że nikt tego nie widzi. I to jest, no, na tym polega problem w zasadzie zakazanej archeologii. To nie jest tak, że krążą jacyś ludzie z podniesionymi kołnierzami w płaszczach. I coś zakazują. Nie, to jest po prostu immanentną cechą naszego świata niestety, że takich ważnych rzeczy się nie widzi. Ale z takim podejściem do nauki to okaże się rzeczywiście, że pewnego dnia jakiś statek obcej cywilizacji zawiśnie chociażby nad Warszawą, tak? Będzie miał kilometr średnicy, ale oczywiście nikt nie będzie go zauważał i nikt nie będzie sobie zadawał pytania, w jaki sposób on tam wisi, bo go nie ma, tak? Bo tak, jest to niemożliwe. A później po trzech dniach jakiś jeden czy drugi profesor zapytany w telewizji powie, że to być może był meteor, albo że to, prawda, przysłowiowe światło Wenus odbite w gazie bagiennym, czy coś takiego. I no i niestety, ale to tak właśnie bywało w historii, bo były przypadki takie, że obserwowano UFO masowo nad miastami, nad Waszyngtonem, nad Moskwą, co być może nie jest zresztą przypadkiem w przeszłości. I właśnie tak się to kończyło, że nie miało to żadnego wpływu na to, jak nasza cywilizacja funkcjonuje, dlatego że no, to jest mechanizm wypierania rzeczywistości, prawdy o świecie, niestety. Ja się zastanawiam nad tym, czy filmy, które są produkowane obecnie, one nie próbują przemycać chociażby w jakiś sposób tej prawdziwej rzeczywistości. Nam się wydaje, że to jest jakiś obraz wyobraźni ludzkiej, ale być może te niektóre aspekty zostały zaszczepione właśnie do tej wyobraźni, żeby łatwiej nam było w przyszłości chociażby poznać prawdę o cywilizacji. Prawdopodobnie tak jest, dlatego że perspektywa wyjścia przez ludzkość w kosmos, takiego prawdziwego wyjścia, a nie powiedzmy lotu na Księżyc, jest mimo wszystko dosyć bliska. To nie jest tak, że tej wiedzy nie można, na przykład o napędzie antygrawitacyjnym, jej nie można powstrzymywać w nieskończoność. Dlatego, że prędzej czy później to się przedostanie do szerszej świadomości. I no, ja uważam, że my jesteśmy na to przygotowywani i w związku z tym to przygotowywanie nas, ludzkości, polegało się na tym, że pewne rzeczy są zaszczepiane po to, żeby one później mogły odegrać jakąś rolę, żeby te elementy układanki mogły się połączyć w jedną całość i żeby to podważyło fundamenty naszego świata, bo to jest problemem takim naprawdę, to jest głównym wyzwaniem, to trzeba po prostu zburzyć ten świat chorej iluzji, nie wiem, ograniczeń po prostu, ograniczeń, jakie my tworzymy. Patrząc na tą taką już naprawdę dużą archeologię, czyli powiedzmy sobie piramidy, już nie mówię tylko o tych piramidach egipskich, ale piramidy znajdowane, odkrywane na całym świecie. Jaka jest Pana opinia co do funkcji tych budowli? Ja mimo wszystko się skłaniam ku takiej hipotezie, której zresztą autorem był polski naukowiec, profesor, zdaje się, Andrzej Wierciński, że jest to pewien symbol góry kosmicznej. To znaczy piramidy generalnie one symbolizują no, poziomy świata, poziomy wtajemniczenia. Natomiast to prawdopodobnie nie jest jedyna rola, dlatego że w przypadku Egiptu, tak jak na przykład Wielkiej Piramidy, mamy do czynienia wyraźnie z jakimiś efektami energetycznymi, bo można je odtworzyć, one będą powtarzalne i one są niewytłumaczalne.
co świadczy o tym, że piramidy nie pełniły tylko jakiejś roli symbolicznej, ale też jakąś zupełnie inną. Być może z czymś takim mamy też do czynienia w przypadku niektórych piramid meksykańskich, bo na przykład pojawiały się tam tak dziwne elementy, jak to, że ściany pewnych komór podziemnych, tam w niektórych tych piramidach są komory podziemne, mimo że wiadomo, że one nie służyły jakiejś roli takiej grobowej, że na przykład ściany komór są wyłożone miką. Mika to jest materiał o specyficznych właściwościach elektrycznych. I to też może świadczyć o tym, że te piramidy były czymś innym niż współczesnym naukowcom się wydaje. Ale generalnie no samo istnienie, prawda, czegoś takiego jak piramidy na całym świecie, na wszystkich kontynentach, no być może w Ameryce Północnej nie, ale w Ameryce Południowej są piramidy, na przykład w Ludu Mochica. Już samo to, że jest to powielenie jednego schematu myślenia w różnych cywilizacjach, które według nauki nie miały ze sobą żadnego kontaktu, no to już samo to też podważa nasze rozumienie tej przeszłości. I tego rodzaju przykładem jest również kwestia potopu, gdzie na przykład w mitach całego świata też jest mowa o, też pojawiają się takie same elementy i odniesienia na przykład do takich samych motywów jakby. I no to świadczy też o tym, że być może w odległej przeszłości ludzkości istniała jakaś cywilizacja, być może nasza, być może nie nasza, która jednak wywierała wpływ na całą Ziemię. A czy na naszym podwórku, tutaj na terenie Polski, istnieją jakieś takie obiekty, budowle, które można by podciągnąć pod to sformułowanie zakazanej, czy powiedzmy nieznanej archeologii? W Europie też mamy do czynienia z pewnym ciekawym wątkiem, mianowicie jak zaczęto budować kościoły w średniowieczu, na początku średniowiecza, bardzo często one miały formę koła. Niektórzy tłumaczą to w ten sposób, że po prostu tak to wymuszała ówczesna sztuka budowlana, ale prawda, do której się dopiero teraz powoli dociera, to jest to, że pierwsze kościoły w Europie, również w Polsce, one były budowane w dawnych miejscach o niezwykłych własnościach energetycznych i również dlatego miały formę okrągłą, że były budowane na dawnych kręgach kamiennych. I Kościół próbował w ten sposób być może przechwycić coś takiego, wykorzystać do własnych celów, ale to też jest rzecz, która do dzisiaj nie została w pełni wyjaśniona. Jak to się stało, że powiedzmy tysiące lat temu w Europie istniała wiedza o takich sprawach, a później ona została zapomniana i nie była rozumiana, została wyparta właśnie przez Kościół na przykład, odrzucona jako coś obcego. Ale no, tak naprawdę wszędzie na świecie można znaleźć, tak jak powiedziałem, im głębiej się cofamy ku korzeniom ludzkości, tym więcej ciekawych rzeczy znajdujemy. Ostatnio byliśmy w muzeum londyńskim, w British Museum i powiem szczerze, że mamy materiał stamtąd, który mówi o tym, co prawda nie jest jeszcze złożony, ale ja go kiedyś złożę, mówi o tym, że faktycznie w każdej jednej historycznej, prehistorycznej kulturze występowały hybrydy, czyli połączenie człowieka z jakimś zwierzęciem lub też zwierzęcia z innym zwierzęciem, coś, co się na dzień dzisiejszy nie spotyka. Czy to możliwe, żeby na całym świecie ludzka wyobraźnia akurat w tym okresie tak wybuchła, wykwitła, żeby sobie wszyscy w ten sam sposób to tak, samo wyobrażali? Jest to bardzo ciekawe. Ja zresztą to, co tam w British Museum jest, ja to widziałem. I no tutaj jest bardzo dużo ciekawych wątków, prawda, gdzie mowa jest nawet o tym, w jakichś przekazach babilońskich czy sumeryjskich, czy egipskich nawet, że w takiej czy innej wojnie czy bitwie wzięto do niewoli ileś tam ludzi i jakąś tam liczbę hybryd na przykład. Są takie przekazy i być może to dowodzi tego, że na Ziemię przybywały jakieś istoty różniące się od nas, ale może to świadczyć o tym, że ktoś kiedyś w przeszłości ludzkości przeprowadzał jakąś inżynierię genetyczną i eksperymentował ze stworzeniem jakichś gatunków.
Jest na przykład taki wątek, który pojawia się właściwie znaczy w wielu miejscach świata. Wątek krzyżówki jakby człowieka i ptaka. Być może to dowodzi tego, że jak to w niektórych przekazach jest mowa o tym, że istnieją istoty inteligentne pozaziemskie, które wyewoluowały od ptaków. Na przykład jest taki wątek, ale może to też świadczyć o tym, że prowadzono takie jakieś doświadczenia nad ludźmi, bo na przykład w przypadku Wyspy Wielkanocnej mamy tam do czynienia z tym, że w przeszłości na Ziemi istniały ludzie, ptaki, czy istnieli bogowie, którzy przylecieli gdzieś tam z nieba, z gwiazd. Ale z tym samym mamy do czynienia na przykład w starożytnym Sumerze Babilonii, gdzie są te płaskorzeźby Anunnaki, czy oni się jakoś inaczej nazywali, ale gdzie są właśnie postacie takie przypominające człowieka, ale z głową ptaka ze skrzydłami. To samo mamy na przykład w Egipcie i jakby dobrze poszukać, to jeszcze by się znalazło w Azji wiele tego rodzaju przedstawień. I to jest za bogata jakby ikonografia i za bogate są te przekazy, za dużo tego jest, żeby to mogło być, wydaje mi się, tylko wytworem czyjejś wyobraźni, no zwłaszcza, że powtarza się w niezmienionej postaci w zupełnie różnych miejscach świata. Więc to może świadczyć też o tym, że istniały na Ziemi istoty, o których my dzisiaj nie wiemy tak naprawdę. Zresztą najlepszym przykładem jest tego, jest odkrycie w ostatnich latach tak zwanych hobbitów, czy w Indonezji, czyli istot ludzkich, ale znacznie mniejszych od współczesnych ludzi, zupełnie innych. Zresztą, jeśli byśmy prześledzili przekazy na przykład Plejadan, obcych cywilizacji, to tam jest mowa o tym, że w ramach operacji podważania paradygmatów naszego świata, obalania starego porządku, żeby ludzkość mogła wejść w fazę rozwoju, rozkwitu i tak dalej, że jedną z rzeczy, która ma być nam pokazana, to znaczy może nie tyle pokazana, co zrozumiana przez ludzkość, dlatego że są to rzeczy, tak jak w większości przypadków już dostępne, że jedną z tego rodzaju rzeczy ma być pokazanie ludziom, że na Ziemi istniały inne gatunki ludzi w ogóle. To może dotyczyć tych mumii bardzo wysokich z Chin, z Pacyfiku, z Andów na przykład, ale to może dotyczyć również jakichś hybryd, nie wiemy tego. W każdym razie taki wątek jest zapowiadany. W moich rozmowach z archeologami, a mam takiego znajomego archeologa, który zawsze twierdzi, że wszystko się da wytłumaczyć w sposób taki, że niewolnik potrafił siedzieć właśnie przy kamieniu 50 lat i tak długo dłubać. To jest bardzo niebezpieczne myślenie, dyskwalifikujące naukowca w ogóle. Tak, też tak uważam. W każdym razie jedyną rzeczą, która go zastanawia pod względem archeologicznym i faktycznym, to są kryształowe czaszki. Mówi, tego się nie da zrobić. Tego nie jest nasza nauka, nie jest w stanie na dzień dzisiejszy zrobić, a fakt istnieje. No to jest być może po prostu rzecz jedyna, o jakiej on wie z tego rodzaju gatunku wiedzy zakazanej czy nierozumianej tak naprawdę, ale no ja tymi czaszkami się nie zajmowałem, trudno mi coś powiedzieć na ich temat. Natomiast no, z tego co słyszałem, to jest to dziwne, dlatego że te czaszki wykazują pewne własności trudne do wytłumaczenia. To jest kolejny przykład tego, że w odległej przeszłości miały miejsce rzeczy ciekawe z ludzkością i że jej rozwój wcale nie polegał na tym, co się dzisiaj naukowcom wydaje. Mechanizmy tego były zupełnie inne. To była pewnego rodzaju inżynieria cywilizacyjna tak naprawdę. Coś, czego nasi naukowcy obecnie nie byliby w stanie zrozumieć w ogóle. To w czym tkwi w takim razie ratunek dla naszej wiedzy? Czy w pasjonatach, odkrywcach, którzy nie są związani z głównym nurtem na nauki, tylko poprzez własną pasję i zaangażowanie odkrywają, próbują dociec prawdy? Wydaje mi się, że nie będzie żadnego przełomu pod tym względem, dopóki ludzie nie zrozumieją, że ta cywilizacja, jaka istnieje obecnie, że ona zabrnęła w ślepą uliczkę, dopóki ludzie nie zobaczą,
że żyjemy w świecie stagnacji, że nauka nic nam nie daje, nie jest w stanie zobaczyć rzeczy, które są wokół niej. Blokuje się na zobaczenie tego wręcz. To musi runąć i dopiero wtedy ludzie zobaczą rzeczy, które tak naprawdę już są. One już są dostępne w większości. W takim razie czekamy, aż nauka runie i się wszystko zmieni. W końcu wejdzie na normalne tory. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu i do zobaczenia następnym razem.